Czy leki mogły wpłynąć na makabryczne zachowanie kierowcy autobusu w Katowicach? Chcą wiedzieć śledczy. Tyją portfele naszych drogich polityków. Sejmowy reporter opowie o kolejnych podwyżkach pensji. Doba bez ofiar śmiertelnych COVID-19 według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. W faktach kulturalnych m.in. bardzo dobry polski jazz. Prokuratura zleci szczegółowe badania dotyczące wpływu leków na zachowanie kierowcy katowickiego PKM-u, podejrzanego zabójstwo 19-latki i usiłowanie zabójstwa dwóch innych osób. Śledczy potwierdzili dzisiaj, że we krwi Łukasza T. wykryto substancje przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. Nasza reporterka Anna Kropaczek w faktach. Witamy Katowice. Dzień dobry, Aniu. Co wiadomo o tych lekach? To środki przepisywane na receptę. Leki mogą mieć wpływ m.in. na zdolności psychomotoryczne osoby, która je zażywa. Przypomnę, że według prokuratury podczas przesłuchania kierowca oświadczył, że nie leczył się psychiatrycznie. Na razie nie wiadomo, jak długo zażywał wspomniane środki przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. Nie wiadomo też, na ile obecność tych substancji mogła mieć wpływ na jego zachowanie i to właśnie będzie przedmiotem dalszych badań. Potrzebna będzie m.in. opinia biegłego z zakresu toksykologii. Policja w Zamościu szuka osoby, która w nocy podpaliła mobilny punkt szczepień przeciwko koronawirusowi i siedzibę stacji epidemiologicznej w tym mieście. Fakty w tej sprawie zbiera Michał Dobrowicz. Witamy, Michale. Dzień dobry. Kto może stać za podpaleniem? To prawdopodobnie młody mężczyzna, który w nocy po Zamościu poruszał się na rowerze. Właśnie jego, tego mężczyzny, szukają teraz policjanci. Po pożarze punkt mobilny na Rynku Solnym w tym mieście jest mocno uszkodzony i nie nadaje się, by prowadzić tam teraz szczepienia. Z kolei w budynku sanepidu wybita jest szyba, przez którą ktoś w nocy wlał łatwopalną substancję. To bandycki akt, komentował dziś premier Mateusz Morawiecki. Takie wydarzenia niestety się powtarzają. Dlatego wszystkie one będą z jednej strony bardzo surowo karane, ale będziemy prowadzili również działania mające zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich tego typu punktów, bo te punkty wykonują bardzo dobrą robotę dla Polski. Właśnie w Zamościu, na Rynku Solnym w pobliżu uszkodzonego punktu szczepień po południu zaplanowana jest też konferencja prasowa ministra zdrowia. Będą kolejne podwyżki pensji dla polityków. Prezydent ma otrzymać 40% więcej, a samorządowcy nawet do 60% więcej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu projekt ustawy. W gmachu przywiejskiej jest Roch Kowalski. Dzień dobry, Rochu. Dzień dobry. A to już kolejne podwyżki w ostatnich dniach. Tak, rzeczywiście ministrowie, posłowie i senatorowie wyższe pensje mają już od wczoraj, ale podwyżki dla nich nie wymagały prac ustawowych. Prezydent po prostu podpisał odpowiednie rozporządzenie. Wynagrodzeń samorządowców w ten sposób nie dało się zmienić, dlatego w Sejmie pojawił się projekt ustawy. Zgodnie z nim radni zarobią ponad 4000 zł, prezydenci miast około 20 tysięcy, a prezydent kraju ponad 25 tysięcy. Wyższe pensje wpłyną też na konta byłych prezydentów. W sprawie podwyżek dla samorządowców panuje ponadpartyjna zgoda, inaczej niż w kwestii pensji prezydenta. PiS robi z tego wszystkiego hucpę polityczną. Do jednego worka wkłada wszystkich. Na pewno Lewica będzie zgłaszała swoje poprawki do tego projektu. Mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Sejmowe prace nad przepisami mają ruszyć w przyszłym tygodniu, co oznacza, że pensje samorządowców i prezydentów wzrosną najszybciej od 1 października. A słyszany już Krzysztof Gawkowski będzie za godzinę gościem Mariusza Pegerskiego w rozmowie w Samopołudnie w RMF FM i rmf24.pl. O 91 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia w raporcie z ostatniej doby. Na szczęście nikt nie umarł na COVID-19. Białoruska sprinterka weszła do polskiej ambasady w Tokio. Będzie ubiegać się o azyl w naszym kraju, donosi agencja Reutera. Krystyna Cimanouska znalazła się pod opieką japońskiej policji po tym, jak białoruskie władze próbowały zmusić ją do powrotu do kraju. Paweł Balinowski teraz jestem, w faktach. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Polska zaproponowała 24-latce pomoc. Jaką? Tak, zrobił to wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. On poinformował, że zaproponowano Cimanouskiej wizę humanitarną i wygląda na to, że białoruska zawodniczka skorzystała z tej oferty. Wcześniej informowała, że wbrew własnej woli została przetransportowana na lotnisko przez przedstawicieli białoruskiej drużyny po tym, jak skrytykowała trenerów za zaniedbania w przygotowaniach do igrzysk. Odmówiła wejścia na pokład samolotu, dostała ochronę policji, noc spędziła w hotelu, a ambasada Białorusi w Tokio oficjalnie prosi teraz władze Japonii o informacje na temat działań Krystyny Cimanouskiej.
A za mniej więcej pół godziny w Tokio półfinałową walkę rozpocznie nasz zapaśnik. Rywalem Tadeusza Michalika będzie reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Musa Jewłojew. Na linii nasz wysłannik na Igrzyska Patryk Sarmański. Patryku, rywal Polaka to utytułowany zapaśnik. Jakie triumfy ma na swoim koncie? Dzień dobry. Musa Jewłojew to dwukrotny mistrz świata z 2018 i 2019 roku. Dwukrotnie był także mistrzem Europy, a ostatni taki tytuł zdobył całkiem niedawno. W kwietniu wygrał rywalizację podczas zawodów w Warszawie. Tadeusz Michalik po swoim zwycięstwie w ćwierćfinale był bardzo wzruszony, pojawiły się łzy. Kilkadziesiąt ostatnich minut, no to oczywiście regeneracja, budowanie koncentracji na kolejną walkę. Nie da się ukryć, że ta lista sukcesów każe stawiać w roli faworyta Jewłojewa. No ale oczywiście nie skazujemy Michalika na porażkę, trzymamy kciuki za zwycięstwo. Tokio, Patryk Serwański. Czas na fakty kulturalne w RMF FM. Zaprasza na nie Magdalena Wojton. Dzień dobry, Magdaleno. Dzień dobry. A co wy na to, żeby nowy tydzień zacząć w towarzystwie przepięknej muzyki? Magdo, mnie namówiłaś. W tym tygodniu rusza nowy cykl koncertów zatytułowany Z jazzem przez Polskę. W środę i czwartek w Strzegomiu i Środzie Śląskiej wystąpi duet polskich gitarzystów jazzowych Marek Napiórkowski i Artur Lesicki z projektem Celluloid, inspirowanym najpiękniejszymi melodiami polskiej muzyki filmowej. W weekend w Radomsku oraz z Zduńskiej Woli w Łódzkiem wystąpią Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz wraz z zespołem, a usłyszymy m.in. piosenki pochodzące z płyty Nasza Miłość. Miłość do zwierząt może obudzić w nas czarno-biały dokument Gunda. Przedstawia codzienność zwierząt mieszkających na farmie. Świni Gundy oraz jej towarzyszy, dwóch krów i jednonogiej kury. Reżyserem jest Rosjanin Wiktor Kosakowski. Producentem wykonawczym filmu Gunda jest Joaquin Phoenix, nagrodzony Oscarem za Jokera i niesamowity aktor. Bardzo zaangażowany w obronę praw zwierząt, prywatnie oczywiście weganin. Za filmem stoją twórcy, którzy faktycznie wyznają wartości, które w bardzo subtelny sposób chcieliby przekazać w tym filmie. Mówiła Konstancja Sawicka z Gutek Film. Ten przepiękny obraz, pełen dźwięków natury i czystej miłości. W kinach od 1 października. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.